Powiem Państwu, jak prezydent Putin załatwił wiceprezydenta FIFA Kołoskowa, który był szefem Rosyjskiej Federacji. U nich nie było tak tylu przekrętów co u nas. U nich były mniejsze przekręty. Prezydent Putin, nie premier, tylko prezydent Putin zaprosił Blattera do szefu. Trzy godziny z nim rozmawiał. Wyszedł Blatter i do swojego zastępcy, bo on Kołoskow był jego zastępcą FIFA, powiedział: nie, to jest Siewierza. Na dobre szefowie Putin, odejmij się. Zobaczcie, to było 7 lat temu, kiedy Rosjanie mieli inicjalny sukces. Teraz, ja nie wiem, gdzie jest Kazan, a ten Kazan jak widzę niż... Ja nie wiem, gdzie jest tam San Petersburg. San Petersburg gra z najlepszymi drużynami świata. Bo patrzmy pieniądze. Bo ludzie inwestują. I teraz mam pytanie do Państwa. Czy przy takim BZP, przy takim rządzie, jakbyście wygrali 100 milionów w akumulacji, czy ktoś z Was by zainwestował Polską Ligę? Nie. No przecież to wygląda, ja mówię, no, chory człowiek może tak. I dopóki się nie zrobi tego, jestem przekonany, że 3 miesiące po tym właśnie spotka się czy sejmowa komisja z Platinem, czy premier, ich nie będzie. Bo to jest mafia. Ale ponieważ władze nie są o tym informowane, no to mamy to, co mamy. No i to po raz pierwszy z tym helikopterem. Żeby ich otoczyć te osoby.
Ale ja jestem przerażona, bo tak ostatnio były transmisje z mistrzostw, jak się nie mylę, Europy, no fatalnie to wyglądało. Piłka nożna to faktycznie, no to czy się nie chce grać, czy po prostu mnie się wydaje, że to tak wygląda, wie pan. Są takie dwie dziedziny opanowane jeszcze przez tak zwanych komunistów. Przepraszam, a to wyszło obrazka. A mianowicie, to jest niestety sport, chyba tak Guga, spółdzielnie mieszkaniowe, tak. Aha, i ogródki działkowe, jeszcze zostały, tak. I mnie się wydaje, święto nawet mają. No takie pytanie mam, czy pan widzi, jak wyjść z tego tunelu? No przecież to jest teraz... Ja to powiedziałem na zakończenie, że koniecznie trzeba po prostu poinformować, mi trzeba to zmienić. No. Trzeba dlatego, co się dzieje. Ale ta atletyka, no to jest też przerażające, prawda? Proszę? Lekka atletyka też, no. Ale tak, jedno rzecz tylko, panie powiem państwu. Proszę państwa. Piłka nożna, co byśmy nie mówili, jest najbardziej popularnym sportem w Europie, no, powiedzmy, prawie na świecie, oprócz tam Ameryki, może i Japonii, ale chociaż Japonii też. I to samo jest w Polsce. Co byśmy nie mówili, piłka nożna, która była dobra piłka nożna, to byście wszyscy chcieli interesować. I niestety, te inne sporty mają 100% racji, bo oni sobie pozwalają na różnego rodzaju patologie, i my na co piłkarza reklamanie, dopóki się nie zrobi z tą zarazą piłkarską w porządku, zapomnimy o... Bo trzeba po prostu zrobić wiodącej dyscyplinie porządek. A ten porządek jest, będzie tylko wtedy, jak będzie wprowadzony kurator i oni wszyscy będą odsunięci. Ja nie mówię, że oni już zostaną przez sądu. Niech on tylko odsunie. A on się nadaje do tego, że jeśli pani mówi o komórkach, to ja wdłużyłem taką sobie tę, zresztą to przedstawiam na forum publicznym, że Polski Związek Piłki Nożnej jest ostatnim bastionem operacyjnym komuny, gdzie agent tajny siedzi na tajnym współpracowniku jeszcze jakimś tam szpiclem pokazu. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że PZPN rządzi facet, który inwigilował ojca tego. I on w tej chwili rządzi Polską Piłką. Niestety, jest to wina rządzących. Ja nie mówię prawdy. Do tej pory rządzących. Dlaczego? Dlatego, że nie zrobili dekomunizacji sportu. Dekomunizacja zrobi się nie sportu. A oni sobie nie zdają z tego sprawy, że to, co państwo powiedziałem, że Grzegorz Lato, on nie jest, powiedzmy, nie jest zawieszany, przynajmniej tak mi się wydaje, będzie reprezentował 40 lat. I ci wszyscy, którzy byli, no przecież, ten, który zginął, Piotrek Murowski, miał pseudonim Tur. I on był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oczywiście, no po śmierci zginął w starcie. Ale to są właśnie ludzie, którzy no, wykorzystują to, bo nie było dekomunizacji w sporcie. To na tym nie wszyscy w tej chwili wstępują. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Tutaj pan poseł powiedział o tych drogach, państwa. To będzie jedna wielka komplikacja dla nas, bo muszą być, wiedzą, państwo nie zdajecie sobie sprawy, bo jedna grupa jest warszawsko-wrocławska, druga grupa jest gdańsko-poznańska. I tu będą rozgrywane mecze i cztery drużyny, które będą grały w tych grupach, nie widzę, będą się przemieszczały. Ani z Wrocławia do Warszawy się nie można dostać, ani z Gdańska do Wrocławia. I w związku z powyższym ja zaproponowałem, Korki to jest marzenie. Ja zaproponowałem, żeby grabarcie wyznaczył dwie trasy pierwszych wozów. Bo to wszyscy nie znacie, będą przechodzili. Będą przechodzili. Ta trasa warszawsko-wrocławska będzie imienia Ryka Strzelenia. No bo nie będą grabarcie. I to jest jedyne wyjście, bo wiecie, będziecie odejdziemy z tego do widzenia. Przecież jak ci widzę, którzy się przemieszczali, ja nie. Podobno odpłatnie przegrał mecz z Amerykaninem
Kowalski ze Śląska sprzedał mecz, to ja tego nie rozumiem. To znaczy tak, że zgodził się, prawda, w Krakowie zgodzili się przegrać, bo dostali pieniądze. Ale ja, to jest moje naiwne pytanie, bo mnie interesuje psychologia tego, jak również poczucie ambicji. Ja nie wiem, no jest to naiwne, przepraszam za takie pytanie. Już pan odpowiada. Jak to jest w cywilizowanym świecie? W cywilizowanym świecie futbolowym była sytuacja sędzią Kaiser, taki był w Niemczech, sędzia Kaiser, którego przygotowano na ustawianie meczu. I dostał zarzut. Na drugi dzień po zarzutach mój przyjaciel z wojska, Petrendowa, który jest wiceprezydentem Niemieckiej Federacji Piłki Nożnej, zdyskwalifikował go do żywotu. Bardzo dziękuję. Dwa lata później był jego proces. Dwa lata później, bo te procesy trwają, bo to adwokaci to wszystko. I on został skazany. Ale na drugi dzień został dożywotnio zdyskwalifikowany, odszedł ze społeczności sobotniej. Jak jest u nas? U nas są to dnia. Ja jako szef komisji etyki przypomnę w Związku Piłki Nożnej, bo nie było powiedzmy. Ja kontaktowałem się z prokuratorem. Ja miałem wgląd i było ogromna ilość osób ustawionych. I Polski Związek Piłki Nożnej z ministra sportu na czele, najpierw Miro, teraz Gierz, wyszli z założenia takiego, że oni nie rozumieją, co to jest jurysdykcja cywilno-karna, a co to jest jurysdykcja sportowa wynikająca z karty olimpijskiej i ze statutu FIFA. Które stanowią, karta olimpijska i statut FIFA, że nie ma przebaczenia, nie ma przedawnienia, jeśli chodzi o doping i korupcję. I to, co trzeba tych ludzi eliminować, tak? Dwa lata potem. I lato. Mądry, bo ja rozumiem, że to jest mój przyjaciel, ale myślę, że jest prawie ból. Ktoś go podpuścił i powiedział, że tak, on teraz czeka na wyrok sądu. Jeśli jestem to osobna, to chciałem tutaj polemizować z tymi jedynymi ze słusznej partii, którzy strasznie się oburzyli, jak premier Jarosław Kaczyński powiedział, że są zgodnie powiem skazane. No rzeczywiście te sądy, jak w każdym społeczeństwie, jak w każdej społeczności, jak w każdym podmiocie, są czarnowcy. Może, że nie odbije pani coś, że Watykan przestał być stanowcem. Ale są tak, że nie, szczególnie Platforma wygrywa. To są niezależne, niezawisłe, no i jakieś tam jeszcze inne. Tylko nikt nie zadaje tego pytania dla Platformy. Jak wytłumaczą fakt, że w Strasburgu przebywamy 99% spraw? I to niezależne sądy w tym sensie. A my 99% spraw przebywamy w Strasburgu. To znaczy, że tutaj jest taki sądowy fryzjer, tak jak piłkarski, a tam tego fryzjera nie ma. No proszę. No i te sądy nasze, 95% nie sprawdzę. Jak to znaczy? Oczywiście, jeśli to jest na zasadzie. Sądy są takie, dajcie człowieka, a my paragraf zaczynamy się. No to jest właśnie to, co pani powiedziała, ta komuna, która nie, po prostu jest takie wychowanie. No ja zostałem skazany za to, jeszcze poczekaj, ja się brzydzę takiego mistrza Polski, za którym ja mówię. Za to mnie stał zdegradowany za przekręty zachowanie meczu przed 95 roku. Sąd tego nie uznał za to. Skazany będę do karalek. Ale skazany jest, ja jestem wyrokowiec. I teraz wyszło, że sąd skazał ponownie Zagłębie za ustawianie meczu. Ja poczekam na kasację. Poczekam teraz, żeby jeszcze ze stroną reprezentacji pomogli. No bo i to jest sąd. I to jest niezależne, niezawisłe i w ogóle nie umie. A w Strasburgu wszystko przebywa. Ci frajerzy ze mną się po prostu nie znają na sądzie, no bo to ma pani tutaj odpowiedź. Tak, korupcja jest na drugi dzień eliminowana. A u nas
I dam Państwu taki przykład. Ale już nie jesteśmy na sprawie, że kiedyś, jak nie było, jak nie mieliśmy tych telewizorów satelitarnych, nie było, było tylko trzy kanały i na jednym był tylko ten mis okienka, to było fajnie, bo nie pokazywało. I nasza klika 10-15 lat temu była kapitana, każdy mówił, no przecież my gramy tak jak nie. Tylko jak co doszło do konfrontacji, to żeśmy przegrywali. Bo nie wiedzieliśmy, jak grają się najlepsi. Teraz, dzień na co dzień. Jak gra Barcelona, jak gra ten. No to przecież nasza piłka. No nie, to jest manufaktura grała. I stąd już w tej chwili ludzie nie wierzą w tych naszych kopaczów i graczy. No bo co jest konfrontacja między armatą, jest kompromitacja. Wisła. I to samo jest teraz z polityką. Zobaczcie. Kitować to można było kiedyś. Jak były trzy programy. W tej chwili jak jest dużo, no to ludzie też tak. I ten PR Donalda, od czego pan przyszedł, tego minie, że tego nie rozbił. Tak mi się wydaje. Daj Boże, że to nie. Troszeczkę przestali w tym słowie kochać i PO, i rząd. Rząd idzie w zaparte i podejrzewam, że może czymś jeszcze uderzyć, jakoś tak przypołubić sobie kibiców, ale chciałabym wiedzieć, jak pan prognozuje, jak na tej stracie głosów PO może się rozłożyć szansa dla PiS-u i jak się te sympatie kibiców rozkładają na partie polityczne. Czy jest to jakaś taka, to by można sobie pomarzyć? Ja uważam, że to będzie miało potwierdzenie. Nie wiem, jak Państwu powiem, jak to było naprawdę ze Stanów, bo wiecie, jak powstał ten, którego w tej chwili aresztowano. Dziwne, że stało aresztowano 1 sierpnia po uroczystościach złożenia wieńców na kompromitację akurat przecież powstanie Rzeszy Psikowskiego. Ale proszę zauważyć, co Staruna, w ujęciu Staruna uczestniczyło 2 razy więcej osób, czyli policji tam, tej obstawy, niż w aresztowaniu i zabiciu obywatela. Nie pokazało? Kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt prawie osób. Czy sobie wyobrażacie, że to jest przestępca starości? 2 razy więcej niż w ataku na Bilnarów. Teraz proszę posłuchać, kto to jest Staruna. Ja oczywiście jestem za tym, że tak jak powiedziałem, że w każdej społeczności są czarne owce. Nie wolno kibiców karać prawdziwie. A zawsze gdzieś się znajdzie jakiś idiota, jakiś fiśnięty, który tam rzuci może i trzeba eliminować. Proszę posłuchać, kto to jest sprawa. Umarł współwłaściciel Legii Feyenoord. I on był szefem kibiców na ręce. No wiadomo, że współwłaściciel umarł. On wymyślił coś takiego z tymi kibicami, zaczęli śpiewać jeszcze jeden. Bo został walka. Tam zaczęli robić rozruchy, taką wojnę z IT-ami. Ja mówię, to jest klub, który gra. I w tym momencie Staruch otrzymał zakaz stadionowy. Wiecie Państwo, na czym polega? Nie wolno. I to są lata. On otrzymał w 1980 roku gdzieś tam w maju albo szczytu. 29 czerwca 2010 pani Gitana Błońska, pan Andrzej Halicki i jeszcze 3 kacyków z Platformy podpisało prośbę do Legii o darowanie Staruchowi za tych 16 innych tego zakazu stadionowego. No i darowanie, no bo wiadomo, kto się podpisał, jak się darował. Rok później także Staruch poczuł się na tyle mocny, że uderzył w twarz zawodnika Legii Rzeźnicza. Były takie wpływy na podróż obrotów Platformy Gitany Błońskiej, że Legia powiedziała, nic nie było, a zawodnik powiedział, nie pogłaskał. A cała Polska widziała, że to też. Żeby było śmieszne. Był zakaz stadionowy, ale oni wymyślili, że ten zakaz dotyczy tylko meczów ligowych, a nie meczów parowych. Proszę zauważyć, co się dalej dzieje.
Ta policja, taka niezależna policja, która teraz aresztowała Staruchę, przed meczem w Bydgoszczy, tym pucharem polskim Legia, kiedy ta rozmowa była i tam mogło być straszne rzeczy, występuje do Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby Staruchowi sprzedała kartę. Policja wystąpiła. Ta policja, prawda, 3 miesiące później aresztowała. I kiedy to się stało? Zaraz panie alkohol. Ponieważ podczas tego meczu nie została przerwana uroczystość wręczenia pucharu, bo powinna zostać wręczona. Dziękuję ten, jak dostąpił minister sportu, jak jakiś frajer. Zawodnicy otrzymali ten puchar, nieśli go przez całe wojsko i wręczyli Staruchę. Bo był. Ponieważ Tuskowi, co ja powiedziałem, Tomasza Lisa, że się pomyliła odwaga z odważnikiem, bo powinien karać organizatorów, czyli Polski Związek Piłki Nożnej, bo Polski Związek Piłki Nożnej był organizatorem, tam nie było kibiców Legii, ani Lecha, tylko byli w białych niemieckich koszulkach, który Polski Związek Piłki Nożnej wydał bilet. Odpowiedzialny był Polski Związek Piłki Nożnej. Zamiast ukarać PZPN, ludzi z PZPN, ukarali was wszystkich, zamykając stadiony. I wówczas, między innymi stadion, zrobili taką akcję i taki fajny wiersz wymyślił. Tola ma to, i do Tola ma to, taką tolę. I od tego się zaczął. Staruchy się zły. No i co tu najpierw zrobić? Oczywiście, ja nie wnikam, bo Staruch miał zakaz stawionych, nie ma prawa. I dopóki ten zakaz nie ma prawa. Kto mu załatwił, że mimo zakazu wszedł? I teraz jestem. Jestem za tym, żeby te zakazy były egzekwowane. Ale nie jestem za tym, żeby kibola piłkarskiego ścigać milionem. Ludzie, no do czego to doszło? No przecież wystarczyło ustawa, do domu pojechać jedynie na wieko. Dokładnie, no, 3 policjantów. Nie, zrobili pokazówkę. I teraz właśnie, ponieważ Beata Kempa postąpiła w ten sposób, że powiedziała, że na procesie, procesie wcześniej nie napisała. Jego, no bo przecież robił gorsze wybory, to teraz dajcie mu odpowiadać swoje stopą, nigdzie nie będzie. Nie wolno. Bo to Kępa zrobi. Bo gdyby to pisała takie upoważnienie Gida Wawłańskiego, jestem przekonany, że stanie. I tu ma pan całe wyjaśnienie. Jeszcze raz powiem, ja nie chwalę z tego. Ja nie mówię, że on dobrze zrobił. Nie go ocenię, niech tam zostanie stawiony. Ale na pokaz, no nie róbmy z niego mina tyle. A zrobiła z niego mina tyle. No w tej chwili. Szanuję, bo jest mistrzem olimpijskim, jesteśmy
stanie na nocy. Ale nie mogę powiedzieć, że ktoś tam powiedział, ty, jak ktoś uważa i coś, to ja rozmawiałem. Ja też miałem swoje zdanie, z którym się zgadzałem. Jak mi się to nie podobało, to trudno. Poza tym ja miałem obrońcę nieprawdopodobnego po sobie pana Kazimierza, który nas wyłączył do pozwoli dalej za nas informacji. A zawsze się zdarza, ale jakieś ucieczki. Proszę Państwa, zanim kolejne pytanie, to jeszcze taką refleksję. Było tutaj troszkę mowy o panu ministrze Szczytkowskim, którą się chciałem z Państwem podzielić. Otóż zaraz po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Sejm Ustawodawczy, bardzo biednego przecież wówczas państwa polskiego, które jeszcze śmiertelną wojnę z bolszewikami toczyło po zachowanie tej niepodległości, przyjął ustawę przyznającą prawa kombatanckie powstańcom styczniowym, których jeszcze żyło wówczas około 3000. Dostali emerytury i dostali prawo do noszenia mundurów, pięknych, takich specjalnych wzór mundurów. I dostali wyjątkowy przywilej, że każdy żołnierz, który ich spotkał na ulicy, nawet jak to był żołnierz wyższy rangą, a najczęściej to byli żołnierze wyższy rangą, łącznie z marszałkiem polskim, musiał pierwszy im oddać honor i zasalutować. Powstanie styczniowe nie miało najmniejszych szans na zwycięstwo. Gdyby minister Beck, minister spraw zagranicznych Polski, powiedział o tych powstańcach styczniowych, o tym powstaniu styczniowym, to co minister Sikorski napisał na Twitterze, to żeby go Kisuczyk czy Endek spotkał na ulicy wówczas w Warszawie, dałbym mu twarz. I proszę Państwa, w czasie II wojny światowej w Warszawie były dwa powstania. Poza powstaniem warszawskim było przecież wcześniej powstanie Kielce Warszawskiej, które nie miały najmniejszych szans na jakiekolwiek powodzenie. Bo tam nie stała armia walcząca z Niemcami na granicach Warszawy, która mogła wkroczyć i uratować. Ci mordowani wówczas przez Niemców Żydzi walczyli tak na dobrą sprawę tylko o to, żeby z godnością umrzeć, a nie być po prostu wymordowani. I gdyby dzisiaj minister spraw zagranicznych Izraela powiedział takie słowa o powstańcach z Getty, jak powiedział minister Sikorski w powstańcach warszawskich, to proszę sobie pomyśleć, co by się z nim w państwie, które reprezentuje, stało. Daję wam, abyśmy zwrócili uwagę, jak u nas bezkarnie tego typu skandaliczne wypowiedzi przechodzą. I tu jeszcze, bo to wątek sportowy. Pan minister Sikorski bardzo mocno pracuje nad poprawą relacji z Białorusią. Nie wiem, czy pan Jan wie o tym fakcie. Otóż w czerwcu bodajże były zawody sportowe, drugie międzynarodowe w koszykówkę. I tam grała drużyna białoruska i podczas meczu, chyba z Litwą, nie jestem pewien, z którą z drużyn bałtyckich, kibice białoruscy wywiesili, korzystali z flag niepodległej Białorusi. I natychmiast służby porządkowe pożądali tego Białorusini i te flagi usunęli. Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy 21 lat po odzyskaniu przez Polskę suwerenności. W 1982 roku były Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. Już wtedy następcy pana Jana reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata. Tam na stadionach w Hiszpanii, która dopiero od 7 lat, jak przywracała demokrację po rządach generała Franco, było pewność sztandaru solidarności. Nikt ich wówczas nie usłyszał. Nie tak dawno tu w Bydgoszczy, na Zawiszy, oburzeni zachowaniem ministra Szykowskiego, kibice Zawiszy wywiesili transparent z hasłem przeciwko panu Szykowskiemu, mówiąc, że już nie pamiętam dokładnie, Sikorski, frajerze honoru powstańcom nie odbierzesz. Natychmiast poprzez delegat PZPR-u, żądając, że albo teraz plan zostanie usunięty, albo jest być przerwany 3-0 dla piłkarzy z Elbląga, bodajże, którzy wówczas przyjechali, kibice to zginęli. Wkrótce się okazało, że ten delegat PZPR-u startował dopiero co do sejmiku wojewódzkiego na Mazowszu z placu obywatelskich. Też mówię o tym, bo próżno tych informacji szukać w naszych mediach. Kolejne pytanie, proszę. Ja mam pytanie do pana Tomaszewskiego. Nie można zrobić tak, w Polsce w związku z tym, że
i grają na osie 40 milionów na rok. I tutaj jest jedyna rzecz, wprowadzenie kuratora i postawienie im zarządu, żeby oni nie mogli go kandydować do następnego związku. A zarządów to jest kół, albo jeszcze więcej. A co na to UEFA? Nic na to UEFA. Po prostu trzeba UEFA o tym powiadomić, tak jak powiadomił Dębski, tak jak powiadomił KUT. I te dokumenty przekazać. Po prostu w tym momencie, no jak może ruszyć minister sportu, skoro wiceprezesem związku jest senator Platformy Obywatelskiej? Zastanówmy się. Czy można pytanie do senatora Polaka? Dzisiaj jest specyficzna rocznica dla Polski napadu Rosjan na Polskę. W mediach, jakiekolwiek otworzymy, mówi się o jakiejś inscenizacji z pierwszej wojny światowej, różne historie takie typu kongres kobiet i tak dalej. I praktycznie nic o tym właśnie fakcie. Czy zechciałby pan skomentować to wydarzenie? Bo ono powinno świadczyć o tym, jaki mamy rząd i do czego on zmierza. Dziękuję. Bardzo słuszna uwaga, proszę Państwa, że w wolnej Polsce zapominamy o rocznicach narodowych, o rocznicach historycznych. Ja dzisiaj też przeglądałem rano gazety, powiem specjalnie więcej, powiem, że też byłem wstrząśnięty zupełnie z lekceważeniem. Jeszcze w internecie, jeszcze można coś tam znaleźć na niektórych portalach, oczywiście do internetu to jest rzeka przekazu, rzeka wiadomości. Natomiast w gazetach bardzo skromnie albo wcale. Proszę Państwa, to jest pewien szerszy problem. To jest problem lekceważenia historii, lekceważenia naszej tradycji narodowej, który dotyczy głównie ostatnich lat. Jeżeli w szkołach średnich nauka historii ograniczona jest do pierwszej klasy. Proszę Państwa, właściwie dwie klasy szkoły średniej następne, czyli druga i trzecia klasa liceum, to są właściwie kursy przygotowawcze do zdania testów maturalnych. No to o jakim świadomości historycznej tych młodych ludzi mamy mówić? Na studiach, proszę Państwa, nawet u nas, na UMK, na Wydziale Prawa, nie jest przyliczona ocena z historii. Zawsze na prawie była liczona ocena z historii. Obecnie jest sposób matematyka na prawie liczona. Nauczyciele historii liczą się z tym, że część z nich zostanie wkrótce bezrobotna, jeżeli ta polityka będzie kontynuowana. Przecież, proszę Państwa, świadomość narodowa łączy się ściśle ze świadomością historyczną. Musimy pamiętać o naszych korzeniach, o naszej przeszłości, o naszych bohaterach. Tym młodym ludziom trzeba tę przeszłość pokazać, tej przeszłości ich nauczyć i nauczyć ich smakować tę przeszłość. Bo przecież to jest jakieś zafascynowanie tą przeszłością jest elementem naszej wspólnej więzi. To jest nasze wspólne korzenie. Jesteśmy narodem także dlatego, że mamy tą wspólną historię, która jest dla nas czymś wielkim, czymś wspaniałym, czymś wzruszającym. Oczywiście, proszę Państwa, młodym ludziom przekazywać historię jest trudno. Nauczyciele muszą się starać. Dzisiaj mamy trochę inny czas. Młodzi ludzie mało czytają. Książka już takiej długości wzbudza przerażenie, prawda? Trochę musimy się do tego dostosowywać. Nauczyciel historii musi wiedzieć, że trzeba zastosować i film, i grę historyczną, i inscenizację, i pojechać na wycieczkę. To musi być robione z głową, ale to można robić i to trzeba robić. I to, proszę Państwa, że rząd Platformy wykrył i to w sposób bardzo brutalny wykrył tą politykę historyczną, która była realizowana za rządów PiS-u, to jest też niezmiernie smutne. Polityka historyczna we właściwym z tego słowa rozumieniu powinna być prowadzona. Bo to nie jest polityka polegająca na fałszowaniu historii, czy na jakichś elementach nacjonalistycznych historii. Polityka historyczna polega po prostu
nauce historii całego społeczeństwa, bo także my dorośli potrzebujemy tej edukacji, proszę Państwa, i ta edukacja musi być robiona. Edukacja historyczna dotyczy nie tylko, mówię, że rząd PiS-u zrobił naprawdę rzeczy wspaniałe, Muzeum Powstania Warszawskiego, proszę Państwa, działalność Instytutu Pamięci Narodowej, który nakręcił masę filmów używanych dzisiaj w szkołach przez nauczycieli, przez dobrych nauczycieli, biuletyny Instytutu Pamięci Narodowej, rozmaite materiały dydaktyczne, naprawdę zrobiono masę. Dzisiaj się od tego odchodzi. Platforma uważa, że są sprawy ważniejsze, istotniejsze i ogólne nastawienie zaczyna być takie środków masowego przekazu, których przecież większość jest jednak albo kontrolowane przez rząd, albo sprzyjające temu ten rządowi, są oczywiście wyjątki. Stąd dochodzi do takich rzeczy, o których Pan mówił. Więc to jest wyraz pewnej ogólnej tendencji, która miejmy nadzieję, że zostanie odwrócona. Dziękuję. Ja chciałem Panu tylko jedną rzecz powiedzieć. Ja wiem, że nie wypada odpowiadać pytanie na pytanie, ale zgadza się Pan z zupełności. Tylko, że jest to historia prawie 100 lat. A może ja Pan odpowie na pytanie, jak to jest możliwe, że premier RP z premierem Rosji ściskają się w górę na lotnisku Smoleńsku i do tej pory, kiedy skończyła się już właściwie procedura NAK-u, wrak zroszony krwią pana prezydenta i wybitnych Polaków w dalszym ciągu tam niszczenia nie jest wprowadzone do nas. Proszę, to jest ten moment. Słyszeliśmy w Katyniu od rosyjskiego premiera i to Tusk stał obok, nie potrafił odpowiedzieć, że to jest koniec wspólnego wstydu. Ja się pytam, jakiego wstydu? Ja napisałem do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaraz następnego dnia, także doszło dzień przed jego wylotem do Katynia, że to jest koniec wspólnego wstydu, tak? Powiedział premier Putin, tak? Do naszego premiera. I dodał, że to wszyscy Polacy, że to źli Polacy, politykierzy, jak się wyraził pan Putin, że wszystkie te lata bezpodstawnie atakowali naród rosyjski, wytykając temuż narodowi popełnienie tam zbrodni. Otóż należało mu odpowiedzieć w ten sposób, że to rosyjskie NKWD i niemieckie Gestapo działały wspólnie, tylko w porozumieniu, do likwidacji polskiej inteligencji, a tym samym naszego narodu. I rozumie się, że w całym tym sprawie katyńskiej, bo nie takie, że używali tam do Strasburga, czy zdarzenie, sprawa katyńska, nie sposób doszukać się obiecych Polaków. To jest moja odpowiedź. To nie jest bardzo dziękuję, ale ja mówię o tej najświeższej. Zobaczcie, to prawie nie ma u nas tej chwili. To jest bardzo postępowana świeża. A ten brak jest nasączony krwią partii prezydenckiej i cywilnej Polaków. Ja bym się wtedy nie zdziwił, jakby w tej chwili Rosjanie będzie w Ukrainie. Ktoś tam wszedł w Ukrainie i nas nie ma. Ja tak myślę, że taką przekorę, bo się z panem profesorem nie zgodził, że Platforma nie robi polityki historycznej. Tak się zgadza, ale przez przykład powiem, że oni robią politykę historyczną. Przykładem jest świętowanie Bitwy Warszawskiej poprzez oddawanie tam cmentarza agresorów, gdzie magnety sterczą z ziemi, prawda, i tam się włączyło prawie państwowo planuje. To jest robienie polityki historycznej, prawda? Stąd pełna zgoda, ale tak woli przekory, chciałem tylko to przypomnieć. No to, o czym Pan mówi, to wszystko wnet na patologię. Ja zresztą napisałem na ten temat list do Rzeczpospolitej i opisałem w tym liście między innymi wypadki, które nastąpiły w 1920 roku w naszym regionie, proszę Państwa. Ilu to morderstw straszliwych dokonali żołnierze bolszewicy w 1920 roku, łącznie z oddzielaniem ludzi żywcem ze spór, mordowaniem kobiet, dzieci, przemysłowców, księży, Żydów i w ogóle przedstawicieli wszystkich klas społecznych. I teraz nagle w odnalezionej mogile przez archeologów, historyków, na tej mogile stawia się pomnik i stawia się czworokątne magnety, proszę Państwa, takie magnety, jakie żołnierze bolszewicy. Ja napisałem, że tak, odnaleziono szczątki ludzkie, one w każdym wypadku zasługują na uczczenie. Można było ustawić z
zwykły, prosty metalowy krzyż, prawosławnie, napisać na nim żołnierze rosyjscy na 2020 roku i koniec. I na tym nasze obowiązki się kończyły. Tymczasem na tym wyrobie postawiono pomnik, który kosztował 1 000 000 złotych, proszę Państwa. I dziwiono się, że to wzbudziło oburzenie. Oczywiście no, jest zwyczaj honorowania także żołnierzy obcych armii, z których się toczyło wojnę. Są pewne zwyczaje międzynarodowe, proszę Państwa, musimy się wypowiedzieć. Żołnierze muszą się zachowywać w procesie, muszą się stosować do pewnych reguł, które ludzkość wymyśliła po to, żeby wojny były mniej okrutne. Bolszewicy żadnych takich reguł nie stosowali. Była to dzieci, były to hordy. I tutaj na postawienie tego pomnika to był kolczyk dla wszystkich Polaków. Więc w tym względzie ma Pan rację. Państwa, ja chciałem Państwu serdecznie podziękować za poszczególne pytania. Mam do Państwa